Ano tak, jeszcze dostaniemy tutaj skarby za te. Tak, udało się, tylko 4 ludzi nam zostało. Damy radę. Pist! Wszędzie, kurde, nawet w zasranym Tartarusie muszą we mnie strzelać. Ze snajperki. Socjallinkowej. Precious Egg razy 1. Okej, kto teraz potrzebuje expa? W sumie to za tych bossów mniej expa możemy dostać, niż za zwykłych przeciwników, szczerze mówiąc. Alright, więc w takim razie. Status. Aegis, Akihiko i Mitsuru biorę. Aegis. I'll show you what I'm made of. Akihiko. Let's get going. I Mitsuru. I zamiast Kena. I'll try to meet your expectation. Okej. Buffer de buffer. I ofensywne lodowe ataki, tak jak ja. Myślę, że będzie zajebiście. Nie uzdrowiłem się. Cholera! Wracamy na dół. Moment, bo zapomniałem o czymś. Heal party. Save. Ponieważ nigdy nie wiadomo, co może się stać. Nie chcę później płakać. Okej. Kiedy smok powietrzny dostanie levela? Czemu, kurde, mówię smok powietrzny, skoro on ma lodowe ataki? 20 tysięcy expa jeszcze. No, czyli trochę nam czasu to zajmie. Ale nie, parę walk, parę dobrych kart z expem i myślę, że będzie ok. Dobra, Fuka, na którym piętrze jest następny śmierdziel? O, nie wiesz, ok. O kurwa! Oczywiście najgorsza możliwa formacja. Ale nie martwcie się, mam wszystko pod kontrolą, mimo tego, że nie mam. O kurwa. Wait! Tak. Tego nam właśnie trzeba było, tak myślę. Bufudaj. Albo nie. Ma bufula. Bo wystarczy, że ja użyję mojego Bufudaj i ubiję tego cholernego samuraja. Heatwave. Dawaj. W sumie mówiłem, że nie używam często tych fizycznych ataków, ale... Jak śmiesz. Jak śmiesz! No. Myślę, że już wszystko będzie ok. Kurde! Mitsuru, masz pierdzieloną włócznię w ręku. I ty atakujesz obcasem, no proszę cię. Wezmę personę. Wygląda jak jakiś motor. Laksmi. Pewnie uzdrawia i takie rzeczy. Skill. W sumie nie, nie potrzebujemy skilli, potrzebujemy itemków. Let's fucking go! Do Chryste Panie, musimy to w końcu skończyć. Mam dość już tej pieprzonej wieży! Ciebie rozpierdziela chyba prąd albo wiatr. Lud na pewno cię rozpierdzieli. Au! Dawaj. Zobaczymy. Ziodain. To chyba był prąd, albo wiatr, nie wiem. Prąd, dobra jest. Let's do this! Komu lody na fatyku? I? Co? Staty? Kurde! Chwila, czyżby? Zaraz. Jeżeli agility się zwiększyło... Wow! Jest! Smok powietrzny już masz same 9 w statystykach, ja pierdzielę.
Mimo tego wolałbym dostać expa wtedy. Ale trudno. To nie moja wina. To nigdy nie jest moja wina. Tak, tak, nie wiem gdzie to jest. Ponieważ... Ja pierdzielę. Nie wiem gdzie to jest. To nic. W sumie zrobię tak. O kurwa, nie wiedziałem, że oni potrafią nas zauroczyć. Ale całe szczęście dobrze się ta walka skończyła. Mogło być gorzej. Bohaterski łuk. Dziękuję za level. Więc to może damy dla Yukari. Widziałem tam skrzynkę rzadką. Całe szczęście. Hero... nie. Ja cię kręcę, te bronie są do niczego na tym piętrze. Homunculus, dziękuję, nam to się przyda na pewno. Już mam ich chyba z 30 prawie. Ha? Kto by przypuszczał? Nawet nie musiałem do tego poświęcać żadnych jajek. Ja szczerze powiem, wolałbym sobie z jajka raczej omlet zrobić. Tak. Rozpierdziel go. Dobra. Pchi! 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 No. Jesteśmy potężni. Wezmę broń. Bo za nią zawsze kasę możemy dostać. No. O czym kurde jeszcze sobie tutaj możemy poopowiadać? Ja pierdzielę, jakoś dziś specjalnie nie mam tematów do rozmowy. Bo siedzę i się stresuję tylko całymi dniami teraz. Kurde. Siedzę w książkach i wszystko, ble. Au. No ten... teraz to mogę powiedzieć... O, Reksiu śpi. A Reksio, później zrobimy coś fajnego i mokrego. Nie martw się, tylko skończę let's playa. Tak więc no, teraz ostatnio gram w, tak jak powiedziałem wcześniej, jak kończę Shin Megami Tensei Devil Survivor Overclocked, to teraz będę ogarniał tego, Soul Hackersów. Tak więc no, teraz tak się dzieje. Ty możesz nas zauroczyć, więc wypierdalaj. I tak, no. Co mogę na ten temat powiedzieć? Kurde, naprawdę ostatnio się wkręciłem w tą serię. Szczerze powiem. Bo w sumie no... SMT to całkiem ciekawa seria, tyle powiem. A ten, najlepsze maszyny do SMT-ków to 3DS i PS2. Tam najwięcej ich jest i te najbardziej najlepsze tak jakby. No nie, ja nie mogę niestety powiedzieć, ponieważ dużo SMT nie grałem. Ale hej. Przynajmniej tak ludzie mówią. Mogę powtarzać to, co lubią ludzie. Mówią ludzie, kurde. Gdzie jest Aegis? Do chuja pana, czemu wy gubicie się na tych prostych ścieżkach? Ogarnijcie się! I... No. Tak więc no. Mam taką cichą nadzieję, że jednak... wszystko pójdzie mi po myśli i... będę mógł, kurde, w końcu sobie tą Personę 4 kupić. Ponieważ no, tak jak powiedziałem... nieraz. Chciałbym zrobić El Pass Persony 4, jakim ewentualnie z pierwszej części, chociaż pierwsza część raczej nie byłaby aż tak interesująca do let's playowania. Dwójka już taka moim zdaniem jest lepsza. Ups, sorry. Odbiło mi się. Takim lepszym kandydatem do let's playowania. No i oczywiście piątka zostaje. Kurde, kiedy ją w końcu złapię w moje ręce... O kurwa, nie! Cholera! Kiedy ją w końcu złapię w swoje ręce, to... po prostu będzie zajebisty dzień.
A są pewne gry, które szukałem bardzo, bardzo długo. Od dłuższego czasu. Są też niektóre gry, które wciąż szukam. Na przykład z tych, które szukałem już bardzo, bardzo długo. Disgaea 4. Tą grę, cholera, szukałem nie wiadomo ile. O ile dobrze pamiętam, to może z 4 lata. Valkyria Chronicles na PS3, ja pierdzielę, nawet nie będę mówił. Praktycznie od samych początków tego, kiedy miałem PS3, to właściwie tą grę szukałem. Demo ściągnąłem na PS3 i no, szczerze powiem, ta gra mnie urzekła. Szukałem ją bardzo, bardzo długo. No ja pierdzielę, ten co ma mało HP oczywiście uniknął tego gówna. Ja pierdolę. Gimpspel. I za ciebie krytyk będzie. Jeszcze jeden. I tak, kurde, Valkyria Chronicles to ogólnie chyba 7 czy 8 lat szukałem, ale w końcu niedawno znalazłem, z tego się cieszę. Bo tak, bo miałem wersję na tym, nawet kurde, specjalnie kupiłem tą Steamową kartę kiedyś tam, żeby tą grę kupić na PC-cie. I no, wyszło na to, że już... Gdzie, który to miecz? Chyba... Moment. A dobra, nieważne. No wyszło na to, że do tamtego konta już nie mam dostępu. Ale hej, przynajmniej udało mi się tę grę ukończyć przed straceniem dostępu do tamtego konta Steamowego. Ale całe szczęście, no, pobrałem sobie też piracką wersję i tak dalej. Ponieważ mogę to sobie robić, jako że mam grę tak jakby kupioną. I hej. I po problemie, kurde. Właśnie dlatego nienawidzę kupywać gier na Steamie. Bo zawsze wiem, że tak naprawdę nie kupujesz gry, tylko kupujesz prawa, tak jakby, żeby tą grę grać. I w ogóle nie lubię cyfrowych gier, bo nawet nie ma do nich pudełka i możesz sobie postawić gdzieś na półce, żeby wiedzieć, że tak, to jest moje i to jest zajebista gra. Właśnie dlatego, nawet mimo tego, że miałem wersję na PC, to i tak szukałem gry na PS3, ponieważ no, kurde, to fizyczne pudełko, które byłoby moje i jest w sumie moje, bo już mam tą grę. A te na cyfrowe, kurde, gry mogą się jebać, ja ich nie lubię, no ale w ostateczności myślę, że Personę 5 będę musiał chyba kupić cyfrowo. Jeżeli chciałbym w nią kiedykolwiek zagrać, bo nie wiem czemu, ale pudełkowa wersja chyba nie została wydana w Belgii. We Francji, kurde, na Amazonach i tak dalej to widzę, ale niezbyt bardzo ten, jakby to powiedzieć, nie ufam sklepom online. Mimo tego, że no, chciałbym może tam coś sobie kupić od czasu do czasu, ale tak jak to powiedziałem, nie ufam żadnym Amazonom i nic takiego. Mimo tego, że chociaż już u nas nieraz kupywaliśmy rzeczy przez sieć. O! Już? Ja pierdzielę. Ten social link szybko idzie. U! Dziękuję. To nam ułatwi zadanie. No. O kurde, znowu! Ja cię kręcę. Być może uda nam się szybko ukończyć tego Tartarusa. Które to piętro, do którego piętra mamy dojść? Chyba do 250 co, jakiegoś, moim zdaniem. Hi! O kurwa. O kurwa. Kurwa, gincie zjeby wy. Diarachan nam by się teraz przydał. O wilku mowa. Nie, ty masz diaramę. Cholera! Ty! Mitsuru, uzdrów Aigis!
Kurde. O! Psi, straciliście waszą turę, wy durnie. I w sumie już chyba raz. Się przyda teraz. Nie, kurde, Shinji nie żyje, ile razy mam ci to mówić? Chyba, że jest spooky duchem, który cię prześladuje, to wtedy być może to zobaczył. Ty jesteś na prąd podatny, więc Akihiko się z tobą upora. Tak. Pisk, pisk. I raz nam się został, bo nie ma nic innego do roboty. Jest! Szybko to idzie, szczerze powiem. O, antropolog, pamiętam cię, dziękuję za mind charge. Ale już nie jesteś mi potrzebna. Za to potrzebna jest mi broń. Quick Sing Dao. To brzmi jak włócznia. Equip. Nie, to nie brzmi jak włócznia. To co, w takim razie miecz? A no to miecz. Okej. I tak słabszy od tego, co mam, więc... Nie potrzebuję go! Gdzie jest... Gdzie są schody? Dajcie mi... O, dziękuję. Kurde, tego Tartarusa muszę szybko ukończyć. Bo nie mam, kurde, nie wiem... Nie wiem, o czym mogę jeszcze gadać. A już... A jeszcze dość sporo nam go zostało do przechodzenia. Przy okazji, no jeszcze nie wspominając o bossach. Ta... Kurde! Oczywiście, że jeden musi uniknąć. Wypierdalaj. Tak! Ja też na to czekałem! Tak w ogóle to też czasem dostaję takie pytania co do Persony 3. Tam na przykład typu kogo warto trenować, kogo warto nie trenować i tak dalej. I ja zawsze odpowiadam, że moim zdaniem powinno się trenować wszystkich, bo każdy ma swoje mocne strony, każdy ma swoje słabe strony i dajmy na to, jeżeli skupilibyśmy się tylko i wyłącznie na trzech członkach naszej drużyny, to dajmy na to, ewentualnie byśmy na pewno trafili na jakiegoś bossa, który kopał nam, który by nam kopał dupę i cały czas używał tych słabości i tak dalej. I cały czas dostawałby dodatkowe tury i byłoby tutaj okropnie. Tak więc no. A tak to jakbyśmy trenowali wszystkich, to zawsze można kłopotliwego, że tak powiem, kłopotliwego członka drużyny zmienić z kimś innym i ułatwić nam życie po prostu. O, Rubin! Ile już ich mam? Item. Chyba z 8 czy z 9. Gdzie one są? Rubin, 8. Dobra. Jeszcze ze 2 i będę mógł sobie coś zajebistego kupić! Coś, dzięki czemu będę jeszcze bardziej OP. Trzech przeciwników, no zajebiście, kurde. Ja myślałem, że będzie jeden. Stój. Nie atakuj tego teleportera, bo jeszcze się zrobi i nie będziesz mógł wrócić. Okej, heal party. Oczywiście. Save. I pójdziemy z taką formacją na tego bossa. Na tych bossów raczej, bo ich jest trzech. Będę musiał w końcu Rexia ze sobą wziąć. Kurde, widzicie ile tu miejsca jest do podlania? Rexio by na pewno był szczęśliwy. I zacząłby podlewać wszystko i co tylko tutaj jest. O, węsze. Here it comes. Wy chyba jesteście odporni na lód, o ile dobrze pamiętam. Wiem.
Tak więc, no, zobaczymy. A nie! Czyli... tak... debuchy. I... zaraz, atak im zmniejszyliśmy? Tak, to nam obronę zwiększymy. Defense. Potem zmniejszymy im obronę, nam zwiększymy atak. I przy okazji mind charge'uje się, tak Mitsuru też niech to zrobi. Kurde, ten boss może szybko rozpustać. Nie. Okej, teraz po prostu... kurwa, FP nam! Trakar. Dobra, może być. Mind charge. Myślałem, że kurde to makara karna, to jest z magii, to by było kłopotliwe. Obrona. I... defense... atak. W sumie Mitsuru może już z jednego rozwalić, bo ona już się zmindchargowała. Ale to użyję ataku na tego, na tym, który nie jest ranny. Wudain. Ponieważ być może jego rozwalę jednym ciosem. Zobaczymy. 400 HP powinna zadać. O kurde! Spelu. Nie, zaraz. Buffu daj. Na tobie. Kurwa, gin! Dwa tysiaki! Myślę, że powinniśmy się uzdrowić powoli. Dobra. Masz Diarachan, nie? Masz. Dobra. Wiem! I... nie mind charge. Kolejne 700 HP niech zada. Myślałem, że uniknie! Nie myślcie sobie, skurwysyny wy. Okej. Tak. O kurde, już nam zaczynają buffy się kończyć. Ale to nic. Zmindchargowałem cię, nie pamiętam. Tak. Buffu daj. Na tym skurwysynu. O, dobra robota, Mitsuru. Kurwa, przestań nam kraść SP, ty zjebie. Dobra, buffu daj. Czy nie? Tak, buffu daj. Dawaj, może rozjebie go jednym ciosem. Prawie. Okej, dawaj. Kurwa. Ty musisz nas uzdrowić. Raczej siebie. Niech będzie, Mitsuru, ty dobij tego. Dobra, jest. W sumie nawet teraz wystarczy, jak będziemy Rasha używać. To albo może i nie. O! Tetrakarn, kurwa, zapomniałem. Pewnie!
Do widzenia! Nie będziemy tęsknić za żadnymi wężami. Jedyny wąż, za którym bym tęsknił, to jest wąż powietrzny, którego posiadam. Tak, udało nam się! Jeszcze trzech zostało bossów, usiedź. Ale szybko ten czas leci, nie? Dawaj walizkę. Precious Egg razy 2. Się cieszę z tego. Tak, teraz powinniśmy zmienić naszą ekipę. Reksioczan potrzebuje expa. W sumie wszyscy na 63 poza Mitsuru są. Więc hej, droga wolna. Zamiast Mitsuru wezmę Reksiaczana w takim razie. Hał! Hał, hał, hał! Zamiast Mitsuru. Dobra. I... Heal Party. Hell yeah! Oczywiście! Tak więc no, jeszcze tak... Jeszcze inne rzeczy, które ludzie mnie często pytają, a mianowicie... Co będzie po Personie 3? Tak się składa, że już chyba doskonale wiem, co będzie po Personie 3. Jednak tego jeszcze nie powiem, ponieważ może tam plany się zmienią, czy coś w tym stylu, tak czy siak. Powiem tyle, że wiem mniej więcej, co bym chciał zrobić po Personie, ale jeszcze tego nie powiem. Powiem jedynie to, że to nie będzie żadna... To nie będzie żadna kolejna część Persony. Uch, to było szybkie. I to nie będzie też żaden Nuzlocke. Ponieważ, no... Mam już, kurde, dwa Nuzlocke'i. Oletsplayowane i myślę, że nic się nie stanie, jak zajmę się tym nieco później. Chociaż z drugiej strony... zależy jeszcze to od tego, jak mój rozkład zajęć będzie wyglądał w następnym roku akademickim. Czym wy, kurwa, jesteście? Tak więc no, jeżeli nie będzie zbyt nasilony, to oczywiście mogę spróbować zrobić jakiegoś Nuzlocke'a plus tą grę po Personie, plus ewentualnie jeszcze może trzy serie będę jednocześnie prowadził. Ale to zależy naprawdę, tak jak powiedziałem, nieźle. Let's do this, bitch! No, tak więc, tak jak powiedziałem, się zobaczy. A ta seria po Personie 3 to oczywiście będzie RPG kolejne. Nie będzie tak długie jak ta gra. Może... gdzieś tak powiedziałbym... o połowę krótsza? Tak mi się wydaje. I poza tym to jest gra, z której niedawno wyszło tłumaczenie, więc hej, zajebiście. To mi graj. Nie będę musiał się pierdzielić z tłumaczeniami tutaj. Bo chyba, no mimo tego, że się jąkałem w Personie, to myślę, że ogólnie chyba dobrze mi poszło z tłumaczeniem. Oczywiście na chłopski rozum, nie? Nie! Nikt nie będzie bił mojego pieska, ty skurwysynu. Gin! Kurwa, i też co to ma być? Tęczowe włosy? Nie masz wstydu? Wypierdzielaj! Idź sobie na swoje gay party. Tak przy okazji nie mam nic przeciwko... takim sprawom. Ale hej, to pedały mnie wkurwiają, bo oni cały czas tylko się pokazują, łażą, kurde, po ulicy i po prostu chcą, żeby ktoś ich zgwałcił. O, i... nic nie wzrosło! Nic nie wzrosło. Ale myślę, że mimo tego, że ma te 99 do wszystkiego, to jednak level upy i tak są ważne, ponieważ... one tak jakby też mają wpływ na to, ile obrażeń zadamy, ile obrażeń przyjmiemy. Więc hej, to ma sens. Czyli leveluj... leveluj dalej, smoku powietrzny, to wyjdzie nam tylko na dobre.
O! Wszyscy kurde chcą tylko mojego Reksia bić, zaraz dostaniesz w pierdol. Zemsta futrzaka! Kurde! Reksiu, jak mogłeś! No, do widzenia. Dawaj mi tego brzydala. Ciekawe, co to jest za persona. Hekanton Heires. Nie wiem, mi to przypomina jakąś mutację z X-Menów. W sumie, kurde, też dawno X-Menów nie oglądałem. Właściwie to moja przygoda z X-Menami jest taka, że oglądałem tylko te kreskówki na Cartoon Network, plus może filmy też nowe. Wydaje mi się, że tak. Nie blokuj. Kurwa. Maragilao, dawaj. Reksiu! Dokładnie, Aegis. Wiesz co, pierdziel się. Au! O, to pierwszy raz widzę coś takiego. Jak? Skurwysynu pierdolony, gin! Diarachan. Jakby mnie to trafiło. Homunculusy mamy. Dobra. Wiem, widzę! Gin, kurwo jebana! Reksiu, użyj. Usmaż mu dupę. I... Maragilao może, czy nie? Ona odbijała chyba ogień, ale nie wiem. Nieważne. Wypierdalaj. I ty też. Uff! To było niezłe. Myślałem, że dostaniemy w pierdziel i to mocno. 10 000! Oj, dostałem... Persona moja dostała level. Robaczek! Dżdżobnica. Ta nieważne i tak, co wybiorę. U, ja cię kręcę, ale to dużo ekspa. Warto jest tutaj chyba w takim razie się napierdzielać. Uuu, wszyscy po levelu dostali.